Sebastian Górny i Sebastian Wierzbicki. Witamy w programie Biegu. Stoimy z Sebastianem w parku, w naszym tradycyjnym miejscu, dokładnie, w pięknym jesiennym słońcu. A oto co w naszym odcinku. Relacja z Barlinka. Później charytatywna sztafeta w ramach Biegam, bo lubię. Z kamerą będziemy na Park Gran i Biegu Solidarności. Na koniec o piątce śmiałków, którzy pobiegli dookoła województwa. Na początek wybieramy się do Barlinka, gdzie odbył się drugi bieg przełajowy na 10 km. Spodziewałem się łatwiejszej trasy. Tegoroczne wyniki mi pokazywały, że jest chyba łatwa, ale okazało się, chłopaki mówili na starcie, że po prostu była krótsza trasa rok temu. Trasa ciężka, także ciężko, ale na szczęście miałem cały bieg pod kontrolą. Rozumiem, w tamtym roku nie startowałeś? Nie, tam pierwszy raz bardzo. Co spowodowało, że postanowiłeś tutaj? Czteromiesięczna przerwa, potrzebowałem jakiś fajny bieg przełajowy. Lubię tak zaczynać sezon startowy biegiem przełajowym. No to była fajna okazja, blisko domu, rodzina, także super sprawa, nie? Widzimy, że sporą przewagę wypracowałeś. Tak, biegłem tutaj z chłopakiem z Barlinka, pierwsze 6 km, później widziałem, że trochę mu tempo siada. Postanowiłem troszkę ruszyć, no udało się odskoczyć i ostatnie 2 km już po prostu swoim tempem kontrolowałem sobie. Jak się biegło, jak trasa? No bardzo fajna, znam tą trasę, dlatego że wychowałam się i pochodzę z Barlinka, więc mam bardzo duży sentyment do tej trasy. No ja lubię takie trasy, dużo lasu, podbiegów, korzeni, także trudna, ale fajna, ciekawa. Można było się zmęczyć? No oczywiście, chyba widać. Próbowałam utrzymać tempo stałe, ale przy podbiegach ciężko, więc no zwalniałam przy podbiegach, wiadomo, i przyspieszałam później, tak, na prostym. Także na tej zasadzie, ale mniej więcej tempo trzeba jakieś tam trzymać. Drugi raz w Barlinku jako zawody towarzyszące zawodom kijkowym odbywa się druga barlinecka dziesiątka, ale już pracujemy w tym momencie nad wyłączeniem, tak ażeby dedykować tylko biegom przełajowym. I już wszystkich biegaczy chciałbym zaprosić w przyszłym roku w Barlinku, 26 maja, będzie bieg wokół Jeziora Barlineckiego, 10 km. A teraz wybieramy się na stadion lekkoatletyczny, gdzie jak co sobotę rano odbyło się Biegam, bo lubię, ale tym razem w innej formule. Dawaj, Jerek, dawaj! Sponsor główny akcji Biegam, bo lubię, PKO, już po raz czwarty w całej Polsce organizuje sztafety, charytatywne sztafety. Co prawda taka część oficjalna odbyła się tydzień temu, natomiast my jako zajęcia Biegam, bo lubię, jako akcja ogólnopolska, tydzień później we wszystkich lokalizacjach, gdzie rozgrywane są, gdzie odbywają się zajęcia akcji Biegam, bo lubię, przeprowadzamy taką symboliczną sztafetę, aczkolwiek w tym roku wreszcie zarówno te lokalizacje, które nie były w tej części oficjalnej, zbierają poprzez przebiegnięte okrążenia posiłki dla dzieci z domu dziecka. Na jakiej zasadzie to wszystko się odbywa? Mamy 5-osobowe drużyny sztafetowe. Przez godzinę biegają w dowolnych składach, przy czym każdy uczestnik danej sztafety musi przebiec przynajmniej jedno okrążenie. Później już te zmiany są dowolne. Każde przebiegnięte okrążenie to jeden obiad, który funduje nasz sponsor w danym, wybranym przez siebie domu dziecka. Tak więc szczytny cel i przez godzinę będziemy starali się wybiegać jak najwięcej okrążeń. Sztafety rządzą się swoimi prawami tak naprawdę. Jest to zawsze ta chęć rywalizacji w drużynie wyzwala większą motywację i gdzieś tam te pokłady energii, głęboko sięgamy po te pokłady energii, stąd też fajna zabawa. Myślę, że tutaj, o ile biegamy te pierwsze okrążenia, to jeszcze każdy z uśmiechem na ustach i w dobrej formie, natomiast im dalej w las, tym trudniej pewnie będzie te kolejne okrążenia pokonywać, ale myślę, że ten uśmiech nie zniknie nam przez całą godzinę dzisiejszych zajęć.
Sebastian, to jak ta sztafeta wyszła? Ile tych kółek udało się zrobić? Ile tych posiłków? W sumie zawodnicy, uczestnicy zajęć wybiegali około 230 okrążeń, co przekłada się na taką samą liczbę posiłków, które PKO dołoży do pełnej puli posiłków fundowanych w całej Polsce w domach dziecka, w wybranych domach dziecka. Co prawda nie mam jeszcze informacji konkretnie, w którym tutaj w Gorzowie, ponieważ ta część oficjalna, która odbyła się tydzień wcześniej, była taką główną częścią tej sztafety charytatywnej. Natomiast PKO, z racji tego, że wspiera akcję Biegam, bo lubię, postanowił też w lokalizacjach, gdzie odbywają się zajęcia, też takie sztafety przeprowadzić. I kiedy zsumują całą liczbę tych posiłków i miejscowości, dadzą po prostu konkretnie informacje, na który dom dziecka te posiłki zostaną fundowane. A powiedz, jak w ogóle ta sztafeta przebiegła, bo my z kamerą byliśmy na początku, było jeszcze dużo energii, dużo siły, szybko wszyscy biegali. Jak było później? Później było dalej dużo energii, ale już takiej pozytywnej, już witalnej, można powiedzieć. Cel jest szczytny i ludzie do końca walczyli jak największą liczbę okrążeń. Co prawda, tak jak to, co przestrzegałem, żeby nie za mocno zaczynali, ponieważ godzina to jest naprawdę sporo biegania, sporo tych kółek można wybiegać, zwłaszcza że dystans 400 metrów jest bardzo ciężkim dystansem, bo on jest niby krótki, ale jednak trzeba naprawdę mocno przebierać tymi nogami, żeby w miarę dobrym tempie go pokonać. Często też jest tak, że gdzieś tam zaczyna się ta rywalizacja, bo jednak jest to sztafeta. Nagradzaliśmy 3 najlepsze sztafety drobnymi upominkami, tak więc w momencie, kiedy było to na styku, zaczęli rywalizować. Co ciekawe, im częstsze informacje o czasie, jaki pozostał do ukończenia, tym większe zmęczenie malowało się na twarzach uczestników, ale myślę, że na koniec, kiedy podsumowaliśmy wyniki, to już była tylko i wyłącznie radość i zadowolenie z tego, że po raz kolejny Gorzów naprawdę osiągnął wynik powyżej 200 okrążeń, co wydaje się, że przy 6 sztafetach jest naprawdę dobrym wynikiem. No i liczy się ten szczytny cel. A teraz wybieramy się do Parku Kopernika, gdzie odbył się Park Run i także w innej formule. Dzisiaj Park Run trochę inaczej. Macie kamizelki, na nim numer. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi. Dzisiaj mamy 50. Po raz 50. spotykamy się tutaj w Parku Kopernika. I z tej okazji postanowiliśmy przygotować coś specjalnego. Będzie to taki bieg, w którym mamy osoby wyznaczające tempo. Ustawione są w przedziale między 20-30 minut, tak co minutę. Więc będzie można się jakby podczepić, sprawdzić się, jeżeli ktoś chce pobić życiówkę na przykład na tej trasie, można się podczepić pod taką osobę i spróbować swoich sił. Czyli rozumiem, że chcę przebiec sobie w danym czasie, patrzę, kto ma koszulkę z takim czasem właśnie i za nim biegnę. No tak, dokładnie. Natomiast oczywiście jest to jakby dodatek. Park Run opiera się na tym, że zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego, jak szybko biegają, czy biegają, można przyjść, przetruchtać, zrobić sobie marszobieg, przejść się z kijkami, czy nawet przespacerować. A ten event jakby z pacemakerami to jest jakby taki dodatek, coś takiego ekstra. Planujemy coś takiego robić mniej więcej co kwartał, więc może osoby się zmobilizują do pracy pomiędzy. No zobaczymy, jest to też taki pilotaż w skali kraju, zobaczymy jak to wyjdzie, ale myślę, jestem pozytywnie nastawiony, myślę, że będziemy tutaj działać. Wspomniałeś, że to z okazji 50. Park Runu w Gorzowie, jak ta 50. wam zleciała? Oj, zleciało, naprawdę. Zaczęliśmy we wrześniu zeszłego roku i przetrwaliśmy zimę. Potem było coraz lepiej, coraz więcej uczestników zaczęło przychodzić. Myślę, że ta społeczność cały czas się buduje z tygodnia na tydzień. Przychodzi coraz więcej osób, jest dużo nowych uczestników, którzy do nas wracają. Myślę, że pomału ta społeczność się rozrasta.
A teraz relacja z 20. jubileuszowego biegu Solidarności. Trasa zgodnie z tradycją o 100 metrów dłuższa niż rok temu. Jest trasa dłuższa, biegniemy troszeczkę inną trasą. W tym roku na 3800 metrów, 38 rocznicę Solidarności. Także co roku dokładamy te 100 metrów w rocznicę naszego powstania naszego związku. Główna idea, która przyświeca organizatorom? To jest uczczenie rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, pamiętanie też o podpisaniu 21 postulatach gdańskich w Stoczni Gdańskiej i rekreacja, promocja zdrowego trybu życia, biegania, promocja miasta i to jest główne jak gdyby przesłanie na naszej imprezy. Ja najlepiej się czuję po terenach przełajowych, po górach i liczyłem na to, że pod górę uda mi się rozstrzygnąć na swoją korzyść. No i udało się. Dystans niedługi, ale widać po tobie, że dałeś z siebie wszystko. Trochę jednak zmęczenie jest. Tak, nie czuję się najlepiej na krótkich dystansach, a zwłaszcza asfaltowych i jeszcze przy takim wietrze. No, to jest mój bardzo słaby punkt. Tydzień temu w Kostrzynie pobiegłem dziesiątkę w 35:43, tempo 3:33, a tutaj był problem, no inne tempo, inna szybkość bardziej, a nie wytrzymałość tak na dziesiątkę i no nie czuję się najlepiej na takich dystansach, ale postanowiłem wystartować, żeby się ze znajomymi spotkać, bo to zawsze jest okazja, żeby pogadać. No i jestem zadowolony ze swojego występu. Jak się biegło? Trasa bardzo przyjemna, prosta, asfaltowa, także no, dla biegaczy wymarzona. Dystans niedługi, no, ale chyba można było się zmęczyć, przynajmniej tak twierdził zwycięzca. Jasne, za to zmęczenie odpowiada tempo, bo przy takim dystansie no, to trzeba sobie narzucić dosyć ostre. Co w ogóle było przyczyną, że tutaj do Gorzowa przyjechałaś? No jest to bieg kultywowany w mojej rodzinie. Biega u mnie w domu tata i mama, siostra, także wszyscy na sportowo i postanowiłam w tym roku też wziąć udział. A teraz materiał o niespotykanym wydarzeniu, ponieważ po raz pierwszy ktoś odważył się obiec województwo lubuskie. Nie rzucamy słów na wiatr i dzisiaj właśnie startujemy bieg Ludzie z pasją. Pokazujemy właśnie swoją pasję, pokazujemy innym, że można w ten sposób zdobywać swoje szczyty, swoje Kilimandżaro. Każdy ma swoje i tutaj zachęcamy, żeby właśnie w ten sposób wyłazić z wszelkiego jakiegoś uzależnienia, z wszystkich spraw, które nas przytłaczają w życiu codziennym. Pasje pomagają nam wznieść się ponad ramy, ponad swoje możliwości i rozwijać się. 5 osób będzie z tobą biegło, czy właśnie razem was będzie 5? Powiedz mi, skąd wziąłeś tych ludzi? Właśnie to są moi przyjaciele, to są ludzie, którzy chcieli podjąć ten trud, bo jednak to będzie 600 km jest co robić przez 5 dni. Będziemy biegli ponad 100 każdy odcinek dzienny. Jest Lucyna Poznańska, która biega, która się jest człowiekiem, społecznikiem, która po prostu też bardzo, bardzo się angażuje. Jest Grzesiu Miłota, jest Ula Benarczyk, Jarek Sudu, Łukasz Zieleniewski, potem będzie Tomek Wojciechowski, jest Tomek Kucharski, olimpijczyk. Ludzie, którzy po prostu nam bardzo, bardzo sprzyjają. Pogoda nie najgorsza, gdyby nie ten wiatr, pewnie byłoby idealnie. No, troszkę już zmarzłem, bo to jesteśmy od samego rana, od 7 już, ale nie, jest idealnie. Wczoraj padało, dzisiaj mamy słońce, ktoś nad nami czuwa, także myślę, że będziemy mieli pogodę przez te 5 dni i dobiegniemy tu w piątek w dobrej kondycji.
powiedzieć, bo przez ten cały bieg macie różnego rodzaju przystanki, no i będziecie się tam spotykali z ludźmi, właśnie opowiadali o pasji, no i o tym, jak wychodzić z uzależnień. Dokładnie to jest, bo to nie jest tak typowo bieg, taki pokazanie sportu, to jest spotkanie z ludźmi, to jest spotykanie się i opowiadanie o pasji, opowiadanie o tym, jak bardzo w życiu jest ważna jest wolność, bo wyjście z uzależnienia to jest po prostu odzyskanie wolności. Będziemy się spotykać w Pszczewie, w Nowej Soli, w Łęknicy, potem w Kostrzyn i z powrotem Gorzów. Dużo ludzi będzie do nas gdzieś tam jeszcze się przyłączało na trasie, bo i w Pszczewie klub biegacza, i w Nowej Soli, i jeszcze nasi znajomi, tylko jak skończą pracę w czwartek też przyjeżdżają, także tutaj będzie się działo. Co spowodowało, że postanowiła Pani razem z kolegami przebiec te 600 km wokół województwa? Ten bieg zaproponował mi kiedyś Tomek Manikowski, no i zadzwonił do mnie: Lucynka, czy pobiegnie z nami ten, a ja oczywiście, także wspieram Tomka zawsze w jego działaniach, jest to zresztą moja druga sztafeta w tym roku, bo też biegliśmy razem z Tomkiem w maju sztafetę Trzeźwości. No i ze względu na to, że Tomkowi też tutaj pomagam i tutaj w fundacji dogonić marzenia, no i oczywiście promujemy nasze województwo lubuskie, ja swój powiat i swoją gminę. Jakieś specjalne przygotowania były? Ja w sumie ogólnie biegam już od 11 lat, no w tym 2 lata troszeczkę miałam troszeczkę słabsze, mniej startowałam, ale od kwietnia już rozpoczęłam treningi, także biegam systematycznie i mi się wydaje, że to nie będzie jakichś większych problemów ukończyć ten bieg. Bo wy się po prostu będziecie zmieniali, tak? Już wiecie, ile biegniecie? Tak, na dzień mamy założenia, że biegamy po 5 km, po prostu to jest troszeczkę jest łatwiej, bo już dłuższy taki trening czy tam bieg dzisiaj to jest, wymaga troszeczkę większej siły i takiej wytrzymałości, a takie piątki raczej nie będą stwarzać nam problemu. Także przewidziane mamy, że na dzień dzisiejszy po każdej po 25 km. Nagrywamy w piątek. W piątek biegacze mają wrócić do Gorzowa o godzinie 17, więc ciągle jeszcze biegną w tym, tak, kiedy my tutaj nagrywamy naszą rozmowę. Ale ty, Sebastian, byłeś na trasie. Jak im szło? Byliśmy zarówno na zakończeniu pierwszego etapu w Pszczewie, a cały czas jestem w kontakcie z Tomkiem Mańkowskim. Wszystkie sprawy, które mogę gdzieś tam po drodze im załatwić, załatwiam. Forma dopisuje, humor też. Co ważne, to jest pionierskie przedsięwzięcie, ale przyjmuje się naprawdę świetnie w tych gminach, gdzie kończą się kolejne etapy. Sam byłem obecny właśnie, tak jak wspomniałem, na finiszu w Pszczewie, gdzie sam wójt witał uczestników, był poczęstunek, później otrzymali obiad i poszli do hotelu po prostu się przespać, żeby już następnego dnia wyruszyć w kierunku Nowej Soli. Na każdym etapie naprawdę witają ich bardzo życzliwie gospodarze, władze miast czy gmin. Dzisiaj został mi ten ostatni odcinek, czyli odcinek Kostrzyn - Gorzów Wielkopolski z małymi przerwami w Lubiszynie i w Baczynie, gdzie też jakby lokalne środowisko chce ich jakoś specjalnie powitać. Z tego co z rozmów i z takiego samopoczucia Tomka wiem, że czułem już trudy tego dystansu. No trudno nie czuć całego tygodnia właśnie, biegania. Jak pod względem biegowym to u nich wygląda? Biegną, cały czas biegną. Widać, że są dobrze przygotowani. Widać też, że nie porwali się z motyką na Księżyc i te kilometry, które muszą wybiegać, wybiegają. Wiem, że też posiłkują się kawałkami rowerem, a Tomek już to mówił wcześniej, że po prostu są pewne miejsca, gdzie biec nie za bardzo można i trzeba po prostu ten czas nadrobić troszeczkę jazdą rowerem, ale to tylko pokazuje determinację, że mogliby wsiąść tak naprawdę w samochód, przecież my nie jeździmy, nie mamy ich na GPS-ie, a nie, chcą to zrobić sami na własnych nogach, własnymi siłami, czy tak właśnie jak to na rowerze, siłą własnych mięśni. Będziemy na nich czekać, myślę, że z uśmiechem i z radością, ale na pewno też się zmęczeni wbiegną tutaj na plac przy katedrze, gdzie mam nadzieję, liczę na to bardzo, gorzowscy biegacze zrobią po prostu fetę taką, na jaką zasłużyli. Nasz program powoli zbliża się do końca, ale jeszcze porozmawiamy o czymś, co się właśnie już wkrótce się rozpocznie, bo nieoczekiwanie jesień nastąpiła. Dokładnie. A jak w jesień, to biegowy Grand Prix Gorzowa. Rozmawialiśmy, jak się kończyła poprzednia, także mówię, że na pewno będzie, więc zakładam, że słowa dotrzymujesz. Powiedz mi,
kiedy rozpoczynamy bieganie? Rozpoczynamy bieganie już 14 października i naprawdę mówię to już, ponieważ pamiętam, jak rozmawialiśmy robiliśmy podsumowanie całego biegowego Grand Prix. Wydaje się, jakby to było wczoraj, no nie? Po czasie wydaje mi się, że jakby to było wczoraj. Wtedy wydawało mi się, że mam mnóstwo czasu na to, żeby przygotować kolejną edycję. Kolejna edycja już jest praktycznie gotowa. Za moment ruszamy, zostało nam tak naprawdę 2 tygodnie do pierwszego biegu. W tym roku, jeżeli chodzi o pewne zmiany, to zmienia się tylko kolejność tras, czyli najpierw zaczynamy trasą znaną, później nieznaną. W zeszłym roku zaczynaliśmy od nowej trasy, teraz zaczynamy od starej, tak żeby chociaż jakieś urozmaicenie dla biegaczy było. Medal ale oczywiście... reszta bez zmian, tak? Jeżeli chodzi o dokładnie. Zapis. Dokładnie. Już na 10 dni oczywiście przed dopiero biegacze dowiedzą się, gdzie biegną. Zapisy już lada moment uruchomione zostaną na naszej stronie sport-time.com.pl. Tam w zakładce zapisy online będzie można się zapisać. Oczywiście należy śledzić nasze wydarzenie facebookowe. Tam wszystkie informacje dotyczące naszego biegu, limitów, w sensie ile uczestników może wystartować. Medal, podobnie jak w roku ubiegłym, chcemy, żeby każdy medal łączył się ze sobą. Oczywiście prezentować też go będziemy w odpowiednim czasie, tak żeby zostawiać troszeczkę nutkę niepewności czy ciekawości tak naprawdę wśród uczestników. Tak więc myślę, że kolejna edycja z nową energią, z nowymi pomysłami wchodzimy w organizację biegowego Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego w tym wydaniu po raz trzeci. Czyli kolejne 6 biegów do przebiegnięcia, jeżeli ktoś chce mieć wszystkie medale, a zakładam, że większość chce. W tym roku zdecydowanie to się będzie opłacało. Będzie opłacało się mieć wszystkie medale, ponieważ jeden element brakujący już nie stworzy kompletu medali. Także tutaj trzeba być naprawdę systematycznym, żeby z nami biegać. Także proszę Państwa, zapraszamy. Biegowy Grand Prix Gorzowa. Myślę, że zdecydowana większość naszych widzów wie, o co chodzi. Także jeszcze raz zapraszamy, a na dzisiaj to już koniec. Sebastian Wierzbicki i Sebastian Górny. Zapraszamy za miesiąc.